Cześć, nazywam się Maciej Gołyźniak. Myślę, że najistotniejsze dla mnie jest przelewanie emocji na instrument, tego, żeby instrument opowiadał historię, żeby był integralną częścią muzyki, żeby nie traktować go jako narzędzia tylko dla podtrzymywania czy trzymania rytmu, czy wyznaczania czasu, ale również jako narzędzia do opowiadania historii o tym, co się tam gdzieś w środku we mnie jako muzyku dzieje, więc rzeczywiście jest to dla mnie istotne. Nie wiem, czy po tylu latach kariery dałbym się za to pokroić, ale na pewno jest to bardzo, bardzo ważna część mojego życia. Być może nawet najistotniejsza, bo robię to, dłużej to robię niż tego nie robię już, więc sama matematyka mówi, że już bębny wygrały. Mnie w ogóle muzyka bez emocji nie interesuje, już to trochę powtarzam jak bonmot, sam jestem tym znudzony i myślę sobie, że kiedy tylko jakieś na polskich grupach perkusyjnych memy się z tym pojawią, bo już miałem okazję być memem również. Nie zapomnę tego nigdy koledze. Dzisiaj z nim będę o tym rozmawiał. Ale już zupełnie poważnie, to duży zaszczyt być wymienionym wśród takich artystów Leszka Możdżera, bardzo cenię. Mimo jego dużej produktywności, jego dużej aktywności, jakby dużej ilości muzyki, która spod jego ręki wychodzi, tam się wciąż pojawiają rzeczy, tak jak powiedzieć, metafizyczne. Mnie się wydaje, że w ogóle to trio z Danielsonem i z Fresco, ono jest wyjątkowo nośne dla tego, jak Leszek gra, dla jego absolutnie zjawiskowej techniki i wrażliwości. I wydaje mi się, że to jest komplement, co powiedziałeś, to jest jedno i za to dziękuję. A dwa, życzyłbym sobie takich skojarzeń, dlatego że mnie interesują tylko muzyczne podróże. Kompletnie mnie nie interesuje bycie poklepywanym po plecach przez kolegów perkusistów. Oczywiście to jest miłe, kiedy ktoś ci mówi, ale stary, świetnie zagrałeś, no, zrobiłeś to czy tamto. Sami mieliśmy taką relację, kiedy się poznaliśmy parę miesięcy temu w Krzanowie. To jest oczywiście bardzo miłe. Natomiast to nie jest dla mnie istota rzeczy. Dla mnie istotą rzeczy są najczęściej widzowie, czy to koncerty, w których my gramy bardzo mało i to jest bardzo świadoma moja decyzja. Mam to szczęście, że sobie jednoosobowo podejmuję te decyzje w trio. Mam po prostu wolną rękę od moich kolegów, którzy też z innej strony, patrząc na ten problem, są po prostu też bardzo zajętymi muzykami. Ale to mi daje taką szansę, żeby raz na jakiś czas wyjść na scenę, pokazać ten materiał i naprawdę odbyć poważną podróż. I to są dla mnie rzeczy bardzo, bardzo istotne i skoro je widać, skoro je słychać, skoro tak to postrzegasz, to ja mogę być tylko szczęśliwy, że to się powiodło, dlatego że taki był mój plan. Ja bardzo chciałem przemówić językiem muzyki instrumentalnej, przede wszystkim dlatego, że po pierwsze nie jestem tekściarzem, a bardzo chciałem opowiadać historię. I najpiękniejsze, co się w takich sytuacjach może wydarzyć, to jest to, że dla ciebie to może być kompletnie inna historia niż dla mnie, ale dopóki jesteśmy na tej samej sali, wszyscy są usatysfakcjonowani i w tę podróż ruszają, dla mnie bomba. Myślę, że w ogóle ta taka pewna wzniosłość sztuki czy kultury w ogóle jest nam teraz w ogóle naprawdę bardzo potrzebna. Szczególnie w tych dzisiejszych czasach, takich bardzo szybkich, kiedy się spieszymy, są tysiące maili, nie wiadomo co z tym zrobić. Często bardzo ciężko jest wybrać z tego jakąś istotną rzecz. Ja chcę na chwilę się zatrzymać i po prostu odbyć sobie taką podróż.
przyznam Ci się szczerze, trochę unikam słowa jazz. Nie dlatego, żebym się jakoś zżymał na to, albo żeby ono mnie uwierało, albo przeszkadzało, tylko zdecydowanie bardziej wolę mówić o muzyce instrumentalnej, dlatego że ta formuła moim zdaniem daleko bardziej wykracza poza to, jak rozumiemy jazz. Przede wszystkim ze względów brzmieniowych, takich powiedziałbym produkcyjnych, też kompozycyjnych. I dlatego używam takiego określenia, że jest to muzyka instrumentalna. I to też pozwala nam jakby wykraczać poza te rejony, które eksplorują na przykład muzycy grający jedynie na instrumentach akustycznych, nie wiem, fortepianie, kontrabasie i bębnach. I ja z gruntu zarzuciłem pomysł, żeby grać w tej formule. Zdecydowanie chciałem pracować w oparciu też o moje doświadczenia producenckie, studyjne. 20 parę lat już gram na bębnach zawodowo i wydawało mi się, że to byłoby bardzo niemądre z mojej strony, gdybym się pozbawił takiego narzędzia, jakim jest wiedza o pracy w studio, wiedza o dźwięku, o jego realizacji, o produkcji i o tego typu historiach. Dobrałem sobie też partnerów, którzy są w tym wyjątkowo biegli i jakby pięknie to działa. No to mogę Ci powiedzieć, że Solaris zagramy. Właściwie ja zagram dzisiaj. Zagramy, moi koledzy będą wirtualnie ze mną, ale zagramy. Podzieliłem ten program na dwie części, na taką zbitą pigułę takich rzeczy, które robiłem jako muzyk sesyjny przez ostatnią dekadę, może trochę więcej. Zresztą na wyraźne zaproszenie i za zachętą Was jako organizatorów, żeby pokazać być może uczestnikom, widzom tego wspaniałego festiwalu, to z czego przez lata gdzieś mogli mnie znać i to co też spowodowało, że jak sądzę, jestem tu i teraz na waszym festiwalu, dlatego wygrzebałem jakieś stare traki, to nie było takie proste, jak mogłoby się wydawać w rozmowie telefonicznej. I zaprezentuję, mam jeden numer z Grandy z Moniką Brodką, którą nagrałem, mam kilka numerów Sorry Boys, jeszcze nie zdecydowałem, który wybiorę, bo mówiąc szczerze, musiałem to tak naprawdę z zegarkiem obmyślić. Mam rzecz, którą robię w tej chwili z Renatą Przemyk, bardzo się na tę współpracę cieszę i też przygotowałem jeden utwór, taki wydaje mi się bardzo, bardzo nośny i perkusyjnie i też jeśli chodzi o
o jakąś taką muzykalność, wrażliwość na tym instrumencie. No i oczywiście rzeczy, które robię solo, które napisaliśmy z moimi kolegami na płytę mojego tria i tych numerów też mam chyba 3 albo 4. Też jeszcze nie zdecydowałem, które z nich zostaną zagrane. Natomiast jesteśmy już po próbie dźwięku i jakby powoli mi się w głowie układa, co tym brzmieniem, które tu udało mi się uzyskać, chciałbym pokazać, jakby tym samym, jakie utwory wybiorę, więc taki program na dziś. Wiesz co, miałem przez wiele lat bardzo duże szczęście do ludzi i mam wrażenie, że ja sobie to szczęście troszkę wypracowałem, dlatego że przyjąłem kiedyś jedno dość istotne, acz trudne w realizacji założenie. Mianowicie takie, że ja nie chcę robić wszystkiego. Był taki moment, kiedy się ukazała płyta Granda Moniki Brodki, która jest absolutnym hitem i jakby sprzedało się jej całe mnóstwo. Sam mam podwójną platynę na ścianie w studio i myślę, że to w ogóle nie był koniec jeszcze tego. Jak wiesz, trochę działają mody. Pojawia się człowiek w jakimś fajnym projekcie, wszyscy na niego patrzą, mówią, kurczę, wiesz, i dla wielu ludzi z dnia na dzień zacząłeś umieć grać na bębnach. Z dnia na dzień, naprawdę, bo zaczęły dzwonić telefony, które kiedyś milczały, kiedy ja je wykonywałem. I wtedy dzwonią ludzie, myśląc, że jeżeli ty dołączysz do zespołu, to odniosą taki sam sukces. Jest w tym trochę prawdy, ale to nie jest jedyne, co trzeba zrobić. W związku z czym tych propozycji miałem naprawdę mnóstwo. Był taki moment w moim życiu, że właściwie nagrywałem raz w tygodniu coś bardzo fajnego. I to jest piękne i to działa bardzo długo, aż przestaje działać, ponieważ masz już tak zajęty kalendarz, że przestajesz te telefony odbierać albo odbierasz je i mówisz nie mogę. Wtedy telefony przestają działać. I odpowiadając na twoje pytanie, to sytuacja wygląda mniej więcej tak, że w tym moim szczęściu do robienia dobrych, fajnych rzeczy, takich, które mnie też rozwijały muzycznie, często technicznie, ale również duchowo, miałem bardzo dużo szczęścia. Natomiast wiem już teraz, jestem dużym, dorosłym facetem, że to są jednak takie troszkę fale, nie? Że nagle jesteś w piku, i potem musisz spadać w dół. Jesteś gdzieś w dole, nikt nie dzwoni, bo przecież na pewno jesteś zajęty. Wiesz, jak to działa. No, po prostu jeszcze dodatkowo dzisiejsze narzędzia, Instagram, Facebook, wiesz, wszyscy cały czas grają. To nie jest prawda. I jakby, żeby zawęzić to, bo to szeroki, bardzo szeroki temat poruszyłeś moim zdaniem, taki na poważną rozmowę, wiesz, na kanapie wieczorem. Nie powiedziałbym ci prawdy, gdybym powiedział, że robię te rzeczy po to, żeby mieć przestrzeń na robienie swoich rzeczy. Staram się, żeby moje rzeczy były autonomiczne, również ekonomicznie autonomiczne. Bardzo liczę na to, że mógłbym ten swój projekt poprowadzić bez robienia innych rzeczy. Mam nawet jakieś przesłanki ku temu, żeby myśleć, żeby się to na pewno mogło udać. Natomiast to by się wiązało z pewnymi ryzykami, to by się wiązało z wyborami, to by się wiązało też z tym, że ten telefon w ogóle już by zamilkł, już bym nie dostawał takich propozycji, jak nie dalej jak w tym roku znakomitą propozycję od Renaty Przemyk. Fantastyczny zespół, świetna artystka, znakomite granie, jestem, po prostu odnalazłem się tam fantastycznie. Ale czy robię to po to, żeby mieć miejsce na swoją muzykę? Nie, zacząłem pisać i komponować, czy myśleć w ogóle o tej muzyce, o solowych projektach z wielkiej potrzeby jakby własnego serca, z własnej potrzeby rozwoju. Myślę, że gdybym nie miał nic innego do roboty wtedy, nie wiem, musiałbym pracować na Orlenie, co nie jest żadną ujmą, to nadal myślałbym o zrobieniu tej muzyki. Natomiast rozumiem, że taki model biznesowy, swój projekt solowy, dwa fajne zespoły funkcjonujące, jakaś jedna alternatywna, fajna rzecz, pozwala być wszędzie. Wiesz, jakby robić coś istotnego, na przykład z alternatywną kapelą,
coś, o czym wszyscy mówią, świetnie gracie, w ogóle świetny band, nie? No ale nie jesteś w stanie z tego żyć. Więc jeśli masz to szczęście, możesz pracować z gwiazdą, która generuje bardzo dużą ilość koncertów w sezonie, no to już masz z czego żyć, a do tego grasz fajne rzeczy. Ja miałem to szczęście, że od Moniki Brodki, kiedy się zwalniałem, szedłem właściwie prosto do Natalii Nykiel, która była wtedy na fali wznoszącej po The Voice of Poland i jakby rozbiła bank. Fantastycznie mi się grało, mieliśmy taką umowę, że ja mam wolną rękę do grania tam na bębnach. Więc co lepszego możesz dostać od artysty, jak wolną rękę? Jakby, wiesz, te wszystkie rzeczy, które są takie, powiedziałbym, bardzo istotne, ale nie na pierwszym miejscu dla mnie. Te wszystkie merkantylia, wiesz, jakby honoraria i tak dalej, one są niezwykle istotne, bo trzeba zatankować auto, żeby pojechać na próbę, na koncert, żeby się utrzymać, żeby, wiesz, jeszcze w przypadku perkusisty, którym jesteś, wiesz, doskonale trzeba mieć miejsce do ćwiczenia, to też są pieniądze, to są wydatki. Więc to wszystko jest istotne, natomiast ja bym tak zero-jedynkowo tego nie traktował, że żeby robić swoje rzeczy, trzeba robić inne. Ja bym w ogóle zachęcał ludzi, którzy mają w głowie swoją muzykę, do tego, żeby się nad tym w ogóle nie zastanawiać, żeby robić tak naprawdę między Bogiem a prawdą w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszej technologii, przy tym, że większość tematów na pierwszą płytę nagrałem stojąc na światłach w korkach w Warszawie do iPhone'a. Jakie komponowanie w ogóle, wiesz? Jakby, jakie studia? Myślę, że jeżeli wyziera z ciebie po prostu wielka emocja, wielka ochota tworzenia, to kompletnie nie jest potrzebna cały anturaż związany z tym wszystkim. Jeśli on jest, jeśli masz fajną muzyczną pracę, to na pewno pomaga. Aczkolwiek myślę, że historia zna mnóstwo przykładów, gdzie ludzie w najpiękniejszych układach z możliwych, mający masę czasu, masę fajnego grania, siedzą i nie robią swoich rzeczy. Więc myślę, że to też jakiś element osobistej potrzeby jest istotny. Mhm.